kochani, witam was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o perfumach, ale będzie troszeczkę inny. Będzie tutaj mowa o tym, jak profesjonalnie nakładać perfumy, jak powinniśmy je nakładać, jak ja prezentuję też do klientów, jak ja byłam nauczona. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale koniecznie zostańcie ze mną. Ja wam właśnie pokażę, jak to powinno się robić z profesjonalnego punktu widzenia. Intro. Będzie tutaj dzisiaj taki temat powiązany z perfumami, bardzo ważny, a mianowicie jak aplikować te perfumy. Ja zrobiłam też taki odcinek, kiedy było o drapieżnych perfumach, kiedy osoby przesadzają z używaniem perfum, albo są to perfumy takie mocne, że no słuchajcie, ciężko wytrzymać w otoczeniu czasem, jak jest tak duszno, jak dzisiaj w otoczeniu danej osoby. Ja tutaj, słuchajcie, można powiedzieć, w związku z tym, że przebywam w perfumerii non-stop, mam do czynienia tu z perfumami, bo też sprzedaję perfumy, więc oczywiście mam pewne treningi, które pokazują, jak powinno się to robić. Słuchajcie, przechodząc do wybierania perfum, jak powinno się nakładać, muszę tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, że jest tyle perfum, że oczywiście zawsze przeprowadza się wywiad z klientem o tym, jaki zapach poszukuje, jakie ma dzisiaj samopoczucie i oczywiście co go najbardziej tu by interesowało, czy są to bardziej finezyjne, kwiatowe zapachy, czy cytrusowe, czy znowuż jakieś arabskie, czy drzewne. I w tym momencie ja mam bloter, psikuję oczywiście na tym bloterze, trzy perfumy i pokazuję to klientowi i on w tym momencie zawężamy, który perfum on by oczywiście chciał wybrać. I w tym momencie oczywiście opowiadamy o nutach, żeby tutaj dodać ten kąsek właśnie opowieści o perfumach i ten kąsek, z czego one są złożone, jakie tu są główne nuty, bo to jest bardzo czasem ważne, chociaż są klienci, którzy nie chcą być przynudzani właśnie takimi rzeczami, albo wiedzą, bo już sprawdzili, zrobili taki research. To jest tak, jak ja przedstawiam. Jeżeli perfumy, które przedstawiam, się oczywiście podobają, to drogą selekcji wybieramy tu oczywiście jeden perfum czy dwa i psikamy tutaj na rękę, zwłaszcza tutaj, gdzie są te pulsujące punkty i oczywiście czasem klient od razu stwierdza, tak, to jest mój zapach, porównuje z tym, co było na bloterze. Oczywiście ten zapach zawsze jest inny, bo łączy się tu z naszym własnym zapachem ciała i pH skóry, a czasem jest tak, że musimy poczekać, żeby dostać te wszystkie nuty, właśnie te nuty bazy, które wychodzą później właśnie, żeby zdecydować, czy klient chce. Ale słuchajcie, dalszy ciąg jakby, co mnie tutaj bardzo ujęło, to wiem, że niektóre osoby mają swoje jakby indywidualne tutaj sposoby nakładania tych perfum. Ja nie zawsze z nimi się zgadzam, ale oczywiście ja sobie taki zrobiłam research, czytałam, jak to jest teraz, jak to polegają niektóre fora. I słuchajcie, na pewno najlepszym takim sposobem jakby prezentowania i aplikowania perfum, to jest tak jak wspomniałam tutaj w miejscach takich erogennych, jak na przykład ja mam tu Miss Blooming Bouquet, nie wiem czemu się zawahałam, czyli tutaj za uszami, możemy gdzieś właśnie tutaj, gdzie ta skóra ma jakieś fałdy właśnie, tutaj w załamaniach też tutaj sobie położę, ale też tutaj przy nadgarstkach. Ale słuchajcie, ja wiem z kilku źródeł, że nie powinno się tych perfum trzeć. Możemy tak sobie delikatnie jakby dotknąć ręka ręki, ale nie rozcierać tego, gdyż zabijamy jakby tą pierwszą nutę i one nie utleniają się, te perfumy, tak jak powinny. Więc ja czytam to w kilku źródłach, nie powinno się tak robić i ja nigdy tak nie robię, chociaż ja wiem, że pierwszy odruch jest, że chcemy potrzeć, ale to jest na nie, nie powinno się tak robić. Drugą sprawą jest też w perfumach, słuchajcie, a oczywiście możemy też pod kolanami, możemy, tak jak pokazałam wam, gdzieś za uszami. Znam osoby, które używają perfum na włosy, ja bym się do końca z tym nie zgodziła, są specjalne odmiany na włosy, które nie niszczą tutaj struktury włosów, nie wysuszają, więc ja bym tutaj niekoniecznie zgodziła się już nakładać na włosy, ale najlepszym sposobem też
I to jest ważne, jest na przykład spryskać zapach i wkroczyć w tą mgiełkę zapachową i ona jakby nas otula, wszędzie się rozpryskują te kropelki właśnie tych perfum i one zostają delikatnie na dłużej, delikatnie w sensie, że one nie są przytłaczające, możemy ten krok powtórzyć i możemy oczywiście tradycyjnie spryskać też na siebie, na ubrania. Niektóre osoby są uczulone na pewne składniki, tutaj na alkohol też, nie chcą jakby tej lipidowej bariery tutaj przerywać, żeby mieć suche ciało. Dlatego są balsamy, które wzmacniają i lajerujemy właśnie nakładanie tych perfum. Czy na przykład są różne olejki, miałam Wam to przynieść właśnie mojego kochanego Wiktor & Rolf, w którym mam piękną edycję olejku. I w tym momencie wzmacniamy naturalnie też ten zapach. Ja bym nie zgodziła się, żeby robić taki prysznic właśnie, taki arabski prysznic, aczkolwiek to wychodzi też z kultury, kiedy one nakładają zbyt dużo. Oczywiście to jest uwarunkowanie kulturowo, ale generalnie proponuję właśnie spryskać te perfumy i słuchajcie, wkroczyć, tak walcować właśnie w tą mgiełkę i te perfumy właśnie tutaj pięknie na nas osiągną. Rzeczą jest też, słuchajcie, jak przechowywać perfumy. Ja słyszałam, że powinno się przechowywać właśnie w opakowaniach tych naturalnych, oczywiście gdzieś daleko od światła, od wilgoci i to jest prawda, bo życie perfum jest 5 lat, z tego co ja wiem, aczkolwiek wydaje mi się, że jest trochę dłużej. Nie wiem, skorygujcie mnie, ale ja tak byłam nauczona. I słuchajcie, jak pięknie w opakowaniach przechowujecie te perfumy, one będą oczywiście Wam służyły dłużej. Ja mam taką manię, że wyrzucam te pudełka. Nie wiem czemu, mam czasem pudełka właśnie od testerów, więc generalnie one są blank, takie białe, więc nie ma co je trzymać, ale jak są piękne właśnie, jak tutaj może widzicie, mam od Karoliny Herrera gdzieś tam schowane, to właśnie najlepiej w takich oryginalnych pudełkach, żeby te perfumy zostały z Wami jak najdłużej, zwłaszcza jeżeli jesteśmy kolekcjonerkami, mamy jakieś specjalne edycje i po prostu nie chcemy się z nimi rozstać, chcemy, żeby one po prostu były na naszej półce jak najdłużej. Mam taką, słuchajcie, jedną uwagę, że wybierając perfumy, oczywiście czasem jest tak, że są to osoby, które nie podejmują decyzji spontanicznie, a czasem podejmuję spontanicznie. Kieruję się tu pudełkiem, bądź opakowaniem, bądź nie wiem, tutaj kolorem perfum. I to jest też jakaś wytyczna, ale są też osoby, które muszą podjąć decyzję nie danego dnia. Ja to rozumiem, wtedy oni odchodzą i po prostu przychodzą, nie wiem, później, albo stwierdzają, że to nie do końca są ich perfumy. Ja uważam, że czasem warto poczekać, aż ta nuta tutaj bazy wyjdzie, dlatego że ona niekoniecznie, na każdej osobie będzie ten zapach pachniał inaczej, niekoniecznie musi się właśnie utleniać tak, jak oczekujemy, dlatego wydaje mi się, że warto to czasem z głową podejmować tą decyzję, chyba że to jest nie pierwsze podejście, jednak ten zapach, słuchajcie, Wam się podoba i wtedy kupujemy. Też jest tu takie kryterium, że oczywiście każdego dnia możemy ten zapach inaczej postrzegać, nasze pH skóry czasem się zmienia, a sucha jest bardziej, skóra jest bardziej sucha, bądź bardziej tłusta i oczywiście zależy to od sezonu, czy jest to lato, tak jak ja dzisiaj na przykład poczułam, zupełnie inaczej bubblegum Toy Moschino i wydawało mi się, że bardziej go lubię, niż prysnęłam go w taką pogodę, kiedy było dużo, dużo chłodniej. Także to jest też takie dla Was z mojej strony właśnie ostrzeżenie, albo wzięcie pod uwagę takiego właśnie kryterium. Poruszyłam wszystkie takie najważniejsze wątki. Jeżeli macie jakieś zapytania, albo macie inny sposób, albo wyczytałyście coś, to koniecznie dajcie mi znać. Ja myślę, że te wszystkie tu podpunkty, które wymieniłam, to są takie najważniejsze z mojego doświadczenia i jakby to, co ja byłam nauczona. Słuchajcie, z mojego punktu bardzo się sprawdza lejerowanie, ja to podsumowuję niemal w każdym odcinku, albo przynajmniej mówię o na przykład perfumach Jo Malone, one są takie i niektóre marki, tak jak Tom Ford, też proponują coś takiego i tak samo Erin, więc generalnie to jest mój też ulubiony sposób, aczkolwiek czasem nie mam na niego czasu. Ale generalnie zawsze właśnie walcowuję w tą mgiełkę, która mnie otula. Jeszcze dopełnię w ciągu dnia na ubrania
I tak to wygląda u mnie. Oczywiście są takie perfumy, które też te miejsca erogenne, żeby one pięknie się rozprzestrzeniały, ale oczywiście dały też żyć innym osobom, ale zostały zauważone i żeby były skomplementowane. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania, do subskrypcji i do zostania ze mną na dłużej, do rozwijania tego kanału. Bardzo Wam dziękuję. Przesyłam Wam całuski miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa!